Witajcie, z tej strony znowu Starkej. I po długiej przerwie spowodowanej brakiem czasu, który nadal jest aktualny, no powracamy z w sumie jednym odcinkiem z takich casualowych heroesów, zwanych Braveland. Nie będę dużo gadał, gra sama w sobie się poprzedstawi, więc słucham wstępu tylko tyle. Jeden odcinek, podoba wam się, piszcie o tym, może będzie więcej. Ale póki co jeden odcinek. I właśnie nie będę tam marudził czy coś, po prostu gramy. Biorę standardowy, bo jak mówiłem, chcę zrobić wam odcinka, ale nie chcę się przemęczać. No ale dobra, historia. Dorastałeś w małej, samotnej wiosce, w której mieszkańcy wiodą spokojne i ciche życie. Podziwani, grupa okrutnych bandytów przerwała tę sielankę. Spędlowali wasze stodoły i zabili wszystkich, którzy stawiali opór, po czym zniknęli w ciemnościach. Jednak nie zamierzasz poddać się bez walki. Przywziawszy zbroję ojca, ruszyłeś w pościg za złoczyńcami. Mówisz prosto, jest taka dosłownie casualowa parodia Heroesów. Bardzo przyjemna gierka, ale mówię, casualowa, czy on casualowa, jak jest prawidłowo. Ale ja wolę mówić casualowa, ze względu na to, że dużo siedzę w Dark Soulsach. No więc będzie dosyć linijna, nie będę ukrywał. Linijna, liniowa, nie wiem jak to prawidłowo określić, ale no, bardzo proste. Ale dobra, mniejsza, to nie będę już tam marudził. Dane wskazują, że bandyci udali się na wschód. Powinniśmy iść za nimi. I proszę, taki piękny samouczek. Bandyci? Raczej bestie. Ledwo udało nam się uciec. Przeczekaliśmy ich na jaskółkach siana. Leżeliście sobie w sianie, gdy wrogowie grabili nasze stodoły? Przez was w całej wiosce grozi głód. Nawet o tym nie pomyśleliśmy. Jak możemy pomóc? Wciąż możemy ich dogonić. Za mną. I mam 7 chłopów. Inaczej mówiąc, mam tutaj takich pięknych chłopów. Po prostu typowe wsioki, nic więcej. No i idziemy, będzie pierwsza walka z piesami. Na imię mateczki Gertrudy. Jak mógłbyś mi zapomnieć? W lesie aż roi się od wielgachnych wilków. Kilka głodnych zwierząt nie może nam... możesz nam się równać. Widły w dłoń. Mówiłem, takie typowe, casualowe heroesy. Nic wielkiego. Dobra. Nie będę tutaj pokazywał, bo to jednak nie jest potrzebne. Teraz nie da się zobaczyć, dokąd mogą pójść, więc no niestety. Dobra, nie wiem czemu tak zrobiłem, ale niech będzie. No w sumie było łatwo. O, patrzcie, więcej chłopów. Ja tak tu sobie siedzę, zasadzkę robię. Pewnie. Pewnie w panice wbiegliście do lasu i schowaliście się przed wilkami. Ależ skąd? Próbowaliśmy jedno wyciągnąć wroga w zasadzkę. No i mamy jeszcze jednego chłopa. A tu piękni łucznicy. Grafika dalej powalająca, normalnie tak piękna, że piękniejsze nie widziałem. Wieść niesie, że wasza wioska została obrabowana przez bandytów. Prawda to? Zabrali nasze zapasy na zimę. Ktokolwiek wszedł im w drogę, został na miejscu zabity. Jak udało im się przekraść? Musieli podróżować już w nocy. Są dobrze przygotowani na ten rajd. To nie brzmi dobrze. Może nie powinniśmy ich ścigać? Wykluczone. Nie puścimy im tego płazem. Pomożemy wam. Każdy z dobrych łuczników potrafi obrócić los bitwy. 5 łuczników. Mam nadzieję, że muzyka swędrą nie jest za głośna. Ale dla bezpieczeństwa. Oczywiście siostra jest tutaj. Tak w sumie no, 2 punkty przyciszam, powinno być lepiej. No dobra, więc oczywiście lecimy. Walka tym razem bardziej skomplikowana. Ej, wy, wymoczki, dawaj ta, co macie w kieszeniach. O nie, to krzywołki sam. Znowu wydostał się z więzienia. Spokojnie, nawet cała banda przestępców nie da nam rady. Do broni! Myślisz, że masz szansę? Hehe, to może być ciekawe. Mówię, bardziej skomplikowana. Czeladnik. Inaczej mówiąc, chłop, tylko wersja wroga. I chytry rabuś na padający podróżników bandyta. Po śmierci pozostawia monety. Nie dodać, nic ująć, po prostu, jak już powtarzam, po raz 5 pierdylionowy.
No więc już się pogubiłem, ale kontynuując, no nic wielkiego, ale takie przyjemne i łatwe w sumie. Dobra, pewnie to będzie błąd, ale niech spróbuję. Zapamiętałem tą grę jako trudniejszą. Nie był casualowy i w ogóle, ale serio. Nie będę ukrywał, zapamiętałem, że ta gra była trudniejsza. A tutaj się okazuje, że to jest dosyć, tak mówiąc, po angielsku easy. Dobra. Ano te. I teraz ten piękny tekst. Więc wszyscy fani Skyrima będą bardzo zadowoleni. Dostrzegłeś jeńca w obozie bandytów. Uff, myślałem, że mnie zabiją. Czekaj no. Nie jesteś ten Nolan z zachodniej osady? Słyszałem, że twój ojciec był niezłym żołnierzem. Owszem. Ojciec znał już mnie paru ruchów, ale często wolę słuchać legend starszyzny niż biegać na treningach. Jeszcze plączę, zresztą godzina późna. A wiesz, że sam służyłem w armii? Niestety oberwałem strzałą w kolano, ale wciąż mogę pokazać twym uczynkom niezły trik. No i użyli zaplanowali wściekły strzał. I strzała w kolano, normalnie klątwa każdego strażnika w Skyrimie. I proszę, kolejny oponent. Wow. Słyszcie, ile mają przy sobie sprzętu? Może być sporo walcy. Chodźcie, chłopaki. Zabierzcie tym durniom całe zbędne żelastwo. Twym arogancję przebija tylko długość twojej brody. Pozwolę sobie ją przystrzyc, by ci już nie wadziło. Prączę się. No, kowal ma silną dłoń i magiczny młot. Potężniejsza jednostka, która jeszcze umie z pieruna strzelić. A mi się wydaje, bo pad działa. A wiecie co? Aż sprawdzę, bo widziałem naprawdę podpis pada, więc jeśli zadziała, to będzie ciekawe. Trochę dziwnie, ale... No ale działa. Nie będę kwestionował całości. Podobno strasznie to dziwne, ale... No ale działa, to działa, nie będę marudził. Okej, okay. Dobra. Dźguć. Nawet jednego nie ubił. Dziwne, że jeszcze nie strzelił z błyskawicy. No ale coś, może to i lepiej. X oczywiście w niego. Szczerze mogłem w nich. Dobra. Chłopi teraz mi zaraz zginą, a ja nie chcę mieć strat, bo na tym będę tracił pieniądze, więc tak. W sumie nie wiem, czy chcę ryzykować, ale... O, proszę, bez strat. Szczerze, nie spodziewałem się, że to się uda, ale... I kolejne. Jesteście z napadniętej wioski? Na własne oczy widzieliśmy wozy z całą masą łupów. Ci bandyci są dobrze uzbrojeni i zorganizowani. Dowodzi nimi najemnik, wcale strogi wojownik. Najemnicy z wozami. Nic dziwnego, że pojawili się z nienacka. Pewnie sporo czasu spędzili na przygotowaniach. Powinniśmy dać radę ich wytropić. Możemy wam pokazać ścieżkę przez las. I mamy zwiadowców. Śledzą nas? Aż tak im zależy na swoim dobytku? Szef wspominał, że grupa wieśniaków szła naszą tropem. Pozbądźmy się tych głupców. A więc wasz dowódca sądzi, że garstka kiepskich strzelców udała nas powstrzymać? Jakich doświadczeń nadrabiamy przewagą liczebną? Siostra, cicho bądź. No, sam się robusiem, jak tylko nauczył się strzelać. Strzela, czasem poduje. Okej. Okay. No i właśnie mamy teraz zwiadowców, czyli super szybką jednostkę, której celem jest przybiec jak najszybciej się da i dźgać. Powiem szczerze, no, upodobałem ich sobie dosyć porządnie podczas mojej krótkiej rozgrywki. Głównie dlatego, że często samemu w ten sposób gram. A przez ten sposób, czytajcie, po prostu biorę sobie dwa szleciki i dźgam. Super. Wszyscy się skupili na tym uczniku. No ale dobra. Niestety jednego straciłem. Chociaż powiem wam szczerze, w tej grze nie ma czegoś takiego jak straty, są po prostu ranni, których trzeba uleczyć.
Więc, no tak całkowicie, bardzo szczerze, bez żadnych wymysłów. Gra jest naprawdę, jak mówiłem, casualowa, czy casualowa. Jak zwał, tak zwał. A bądź co bądź jest prosta, ale przyjemna. Dobra. To ty w sumie... A idź, dźgaj tego. Dobra, jełop, niech dźga tego. Wow, naprawdę... Wiecie co? Jeśli by się wszystko dobrze udało... Powiem szczerze, i oczywiście byście to polubili, jestem skłonny nawet spróbować na tak zwanym hardzie. Czyli na najwyższym poziomie trudności, bo jednak... Z tego co pamiętam, jakiś fajny achievement za to jest, a... Nie umniejszając sobie czy coś... Lubię zbierać achievementy. Więc w sumie nie wiem, co mam marudzić. Po prostu tyle. Oczywiście wszystko jest w formie jednego odcinka i podkreślam, będziecie chcieli więcej, to dostaniecie więcej, nie będziecie chcieli, to na tym skończymy. Natomiast poza tym, że mówię o tym, to na pewno kończę z nekrotancerzem. Sekiro jest za trudne, ale tak czy siak będę musiał do niego wrócić kiedyś. I teraz... Właśnie, poziom. Atak albo wytrzymałość. Bierę atak. Na górze jest jakaś trudna walka, z tego co pamiętam. A tutaj dodatkowo oddziały. W garści można zatrudnić nowych wojowników. Z Heliną pensję i kufel dobrego piwa pójdziemy z tobą. Może i powinniśmy zatrudnić parę osób. Mało oddziału nie wystarczy, by pokonać bandytów. No i właśnie tu można dokupywać. Z własnego doświadczenia powiem tyle. Chłopów dokupuję, łuczników nie. Teraz tak. On czy troll? Dobra, do trolla pójdę później. Prom wie, że to wy atakujecie jego ludzi. Zaoferował sporą nagrodę za wasze głowy. Że niby kto? Może kojarzysz. To jego ludzie wyplądrowali wasze wioski. Dowódca bandytów? Pewnie jest przerażony, skoro zostawił was z tyłu. Po prostu nie ma czasu, by zajmować się żałosnymi prostakami. Zapłacił nam dobrą monetę, byśmy cię wytropili. Reszta nagrody dostaniemy, jak dostarczymy wasze głowy. No, dobra. Łucznik bandyta. Doświadczony rabuś szukający łatwej ofiary. Strzela. No tutaj, nie będę ukrywał, zaczynają się większe problemy, dlatego biegniemy. I blokujemy. I teraz już nie będzie mógł strzelać. Dobra. Dobra, widłowiec tutaj. On oczywiście... Zaczynam od tego. Ta gra niby jest taka dziecinnie prosta, no mówię wprost. Daje tyle przyjemności, że... Aż głowa mała, że tak to nazwę. Chyba podchodzę do tego wszystkiego nieoptymalnie, bądź co bądź. Żeby to zrobić porządnie, to trzeba byłoby naprawdę zdecydowanie mocniej się na tym wszystkim skupić. Ale mniejsza o to, nie robię tego. Ale i tak, to jest, jak mówiłem, tylko pokazówka. Będziecie chcieli więcej, to po prostu dostaniecie więcej. Nie będziecie chcieli więcej, to nie będzie więcej. W sumie powtarzam się ciągle, więc mniejsza o to. Dobra. Wybierz żłoto, bo trzeba być chciwym. Jak gra tego uczy. W szczególności jeśli robi się straty. Dobra, ty też biegnij po skrzynie, bo trzeba być chciwym. No i sobie zmarł. Na całe szczęście, jak mówiłem, tutaj tak naprawdę prawdziwej śmierci nie ma w tej grze. Tylko oddziały po prostu mdleją. Trzeba ich leczyć. Dobra. Dobra. RB to było... To, dobra. Nie, nie, nie. Chciałem podnieść jeszcze tamten worek. Ale dobra, idziemy tutaj. Pod ledy wyłania się rozczochlany sklepikarz. Znowu wy? Już wam dałem wszystko, co miałem. O, nie wyglądasz jak tamte rzezimieszki. Te osiłki zabrały cały mój dobytek, nawet mój eliksir na porost brody. Tylko jedną rzecz zostało wam schować. Trzymaj, ten miecz może i jest stary. Ale gdy kapitan staje do boju z porządną bronią, zachęca swych ludzi do bohaterskich wyczynów. Mogło być gorzej. Użyję tej broni, by dać przywódcy bandytów bolesną nauczkę. Inaczej mówiąc...
Coś jest nie tak, bo powinienem był dostać... A, no tak, trzeba to kupić. Trzeba w sumie wziąć. No i w ten sposób mam plus jeden do ataku. Stary dziabak. Teraz bitwy zaczyna się już robić naprawdę ciężkie. Więc w sumie idziemy najpierw tutaj, bo tutaj dostanę nowy szkile. Zwiadowcy rozwalają nam interes. Przez nich kupcy poruszają się sekretnymi ścieżkami. A swoją drogą właśnie jeszcze, jak jesteśmy przy tych zwiadowcach, to powiem szczerze, że nie jest, wygląda dosyć podobnie, przynajmniej według tego, co do tych opisywanych w serii Rangers Apprentice, czyli właśnie zwiadowcy na polski. Bardzo fajna seria, polecam. Ale mniejsza o to, dobra. Co mi pozostaje, jak napadać na prostaków jak wy? Nic osobistego przecież, taka praca. Więc co mi się wydaje, że tłumaczenie trochę kiepsko zrobione, ale mniejsza o to. Przeżyję nawet i z takim tłumaczeniem. Dobra. Teraz wy tutaj. On tutaj. Super show. I miejmy nadzieję, że szybko zdobędę materiały na to, żeby jak najlepiej sobie poradzić. Przez materiały, żeby jak najlepiej sobie poradzić, rozumcie? Złoto na wyszkolenie większej armii, kupienie jakichś przedmiotów, czy czegokolwiek tam w sumie. Dobra. Najpierw oczywiście jego trzeba ubić. Dodatkowe złoto zawsze się przyda. Ani w sumie nie są aż tacy groźni. Chociaż ten poziom losowości w walce z nimi jest trochę wkurzający. Dobra. Czyloś? Stacje mogą być dosyć kosztowne tym razem. Też jak mówiłem, powtórzę to po raz 5-milionowy. To jest casualowe, tutaj nie trzeba się tym bać. Tutaj nawet jak stacje wszystko, to nagle się naprawi. Że tak to nazwę. Chyba te przerwy od nagrań nie robią mi dobrze. W sumie nie służą mi. Nie było żadnych dziwnych skojarzeń. To może też być wina godziny. Nagrałem to w sumie. Dla mnie to można powiedzieć, że to już jest środek nocy. Więc. No. Tak to nazwę jest to godzina, w której grzeczne dzidzie chodzą spać. Nie była to sugestia, że nazywam cię dzidzią. Nie o to chodziło. Wiem, spokojnie. Ale no. Rozumiecie. Godzina mi naprawdę nie służy. Dobra, nie będę już więcej mardził o tym, jaki to jestem wyczerpany i w ogóle nieprzygotowany. Po prostu... gramy dalej. Chociaż te pół godziny, żeby było. I niestety dopiero 18 minut. Większa odporność na magiczne obrażenia, czy fizyczne? Ja no, powiem szczerze, nawet się nie spotkałem jeszcze z magią w tej grze, więc biorę fizyczne. O, szkolujemy tutaj lepszych zwiadowców. Możemy też nauczyć twoich ludzi rzucania nożami. Kto by się spodziewał, że nagle poleci na niego Cordeas? I właśnie tutaj zaczynamy. Kolejna rzecz, która mi przypomina ich teraz. Właśnie chodzi o sam sobie efekt rzucania nożem. Jak co pamiętam, to właśnie nawet rzucanie nożami było jedną z technik, którą się uczył tam na początku. Will, bo tak się nazywał w sumie jeden z najważniejszych bohaterów całej sagi zwiadowców. Czego tu szukasz, człowiecze? Może tej skrzyni, co bandytom z wodu spadła? I tak jej nie znajdziesz. Zakopaliśmy ją na środku naszego obozu. Chyba za dużo powiedziałem. Teraz musimy cię zabić. He, he, he. I mamy kolejną walkę. Goblin. Chytry mieszkańc lasów i jaskiń. Gra specjalna. Tego nie musiałaś czytać. Dobra, biegnę. Dobra, łucznik, ty strzelaj tutaj. Oczywiście, że w niego. O, przyspiesza się. Tak bym zależał na dobiciu chłopa? Serio? Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby jakikolwiek wróg tak bardzo chciał dobić chłopa. No cóż, chyba za słabo znam tą grę. Dobra, najgroźniejszy jest chyba on.
Tutaj mamy zwiadowcę. Więc nie powiem szczerze, że dosyć mnie zaskoczyło, tak za pierwszym razem jak grałem w ogóle, że nazwali tą jednostkę zwiadowca. Jest to takie, nie ukrywając, unikalne podejście do całokształtu. Znaczy coś takie, że tak nazwę, istot. Jest nazwany po prostu Łotrzyk, czy Mrogłe, Roach, czy jakoś tak, nieważne. A tutaj to proszę, zwiadowca. Nie fajne podejście naprawdę do tematu. Dobra, stary, bez spin, tak się śmialiśmy tylko. Sąsiedzkie przekamarzania takie. Chcesz skrzynię wykopić, ją se i weź. O, wygląda na to, że w tej skrzyni jest coś cennego. Znowu trzeba kopać, wpierw ziemnioki, potem marchew. Teraz skrzynię ze złotem? Mam nadzieję, że obiad już niedługo. Dobyłeś skrzynię, a wraz z nią 100 złotych monet. Czemuż to sztuk złota, nie wiem. Ale dobra, zobaczmy, czy mogę więcej chłopów wziąć. A oczywiście, że mogę, uczników dalej nie chcę. I leci mi jeszcze wziąć nowego szkila dla zwiadowców. No i teraz jestem już gotów na kolejne starcie. Oczywiście jeszcze nie idę na szefa bandytów, bo po co? Ej, co jest? Mapa się zepsuła. Od czasu najazdów bandytów sprzedaje swój towar 3 razy drożej, za to mój sąsiad wciąż zaniża ceny. A ty dokąd leżysz? Też chcesz handlować po kosztach z tym samoukiem? Nie sądzę, koleżko. I walka z kowalem, który boi się konkurencji. I rzut nożem jest tylko dotąd. Nie. Mech. Ile on ma? 1 kratkę przerwy. Dobra, to tutaj i można jeszcze poczekać. To może się uda. Jełopy idą tędy. Nie. I tutaj. I mamy na liczniku 22 minuty. Trochę mało. Dobra, rzucamy nożykiem. Aha, i mimo rzutu jeszcze raz może dziabnąć. Tego nie pamiętałem. To jest naprawdę jakaś taka... op! Zdolność. Dobra. Super strzał w kowala. Oczywiście, jak się można spodziewać po tej grze, nie jest ona szczególnie rozbudowana, więc... wielkie rozkmin na temat jednostek, a przynajmniej na początku, nie ma. Nie to, co w Heroesach, czy chociażby... tak porządnie mówiąc, King's Bounty. Znam obydwie serie, gram dużo. I w sumie mogę powiedzieć, że Bravelands jest miłym... tak to nazw... dobra. Jest miłym odpoczynkiem po takich grach. Przyjemna gra, naprawdę satysfakcjonująca, a jednocześnie, żeby nie mówić, nie prosta, no ale bardzo prosta. Tak najłatwiej to można określić. Przy czym ta prostota jest tutaj w dobrym znaczeniu. Po prostu można sobie po pracy, nawet jak się pracuje, dajmy na to, po dniach, po godzinach i w ogóle, przysiąść sobie nawet na pół godzinki, pograć. Nie ma żadnych skomplikowanych mechanik, są po prostu przyjemne. I nie będę ukrywał, od dawna takiej gry brakowało. Nie chodzi mi bezpośrednio o samą w sobie też prostotę, a raczej taką, która no, nie wymaga wielkiego skupienia, jest przyjemna do grania. W przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj gram, no nie trzeba się skupiać jakoś mocno na taktykach i innych dziwactwach. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Jestem łowcem, ale zdarza mi się też sprzedawać wytworzony przeze mnie sprzęt. O dziwo, ostatnio nie pojawiają się tu żadni klienci. Czy ktoś znowu zabrał mój szyld? Zobaczmy, co my tu mamy. Kapelusik. Aha. I łuku nawet nie sprawdzę. Więc no cóż, starcie chyba już z wodzem bandytów. No proszę, proszę. Ta grupka przegrywów znalazła drogę do mojego obozu. Wreszcie możemy się rozruszać i zagarnąć parę łupów. Nie brakcie sobie pewności siebie. Zobaczymy, co powiesz po naszym starciu. Mhm. From. Bezlitosny przywódca najemników. Boss. Starcie może być ciekawe. Dobra. Wiadowcy biegnica. Blokować bossa, wyjdziecie tutaj. A wy musicie wyeliminować łuczników jak najszybciej.
Mnie jej łopy mogą pomóc. O nie, boss się zdenerwował. Dobra, biegnita, dziabać ucznika. Ty chłopie, dziabaj ta tutaj. Dobra. Dokończ tego. Oczywiście, że nie dokończy, bo po co? Dobra, teraz tak. Ty szczerze dokończ jego, bo jest wkurzający. Jełop, niech idzie tutaj. I co my tu dalej mamy? Aha. Dobra, łucznik w sumie niech bije jego, bo się za bardzo zbliża. Dobra, znowu tak. O, dwóch udaje się eliminować z wiadowcami, fajnie. Dobra, jełop tutaj, dźgnij. Super strzał, więc w bossa. I dobra. Ej, został już tylko bossu. No w sumie nawet nie tyle co bossu, co prędzej powinien powiedzieć szefu, takie bardziej po polskiemu to jest. O, i też sepadł. Okej, okay, jestem na plus, bądź co bądź. O, achievement, zbrodnia i kara. No bo powiem szczerze, właśnie to jest koniec, dalej nie byłem. W sumie nawet z nim nie walczyłem, więc okej. Okay. Do diaska. Pokonany przez jakiegoś wieśniaka. Lecz bez obaw, śmierć ma puszczoną będzie. Arkan wspaniały nie lubi, gdy ktoś wchodzi mu w paradę. Jedno machnięcie różdżką wystarczy, by zrównał wasze chałupy z ziemią. Arkin? Któż to taki? Czyli to on podporządkował sobie Froma? Z pewnością nie ma z nim żartów. Musimy go znaleźć i powstrzymać, nie będzie za późno. Naprzód. A, no, to są tryb areny. I w sumie co dalej będzie, to nie wiem. Ale w sumie pogadam jeszcze tutaj sobie z tym dziadkiem. Pała krainą astralnym. Nie muszę więcej pomagać tym rzezimieszkom w ich zgubnych eskapadach. Jakże długo byłem w niewoli, doglądając artefaktów skradzionych przez bandytów. Wreszcie to się skończy. Magiczne przedmioty są sporo warte. A tym razem From naprawdę miał szczęście. Znalazł rzadki skarb w siedzibie waszej starszyzny. To amulet furii, pamiętam jak starszyzna nim opowiadała. Skupia sobie w gniew właściciela i przekształca go w zaklęcie. To prawda młodzieńcze, lecz jest o wiele bardziej niezwykły. Został wykuty przez 5 królów, którzy zamknęli cząstkę swej mocy. Posągi przedstawiające tych królów pozwolą ci przebudzić potencjał amuletu. Wygląda na to, że póki co amulet pozwala mi korzystać z ognistej strzały. Ciekawi mnie, co jeszcze potrafi dokonać. Być może będziesz miał okazję to odkryć. O ile mogowie Arkina nie zamienią cię wcześniej w popiół. Bywaj, przyjacielu. Otrzymujesz amulet furii wraz z mocą ognistej strzały. Super. Kolejna bitwa, ja nawet jeszcze nie chciałem iść. Bagary w szkole magii są całkiem zabawne. Dają szansę, by natknąć się na paru prostaków. Poćwiczymy na nich zakazaną magię. Przecież nie będą w stanie nikomu naskarżyć. Haha. Okej, dobra, trochę się plączę w tym wszystkim i uczeń. Początkujący mag, który nie odkrył jeszcze pełni swego potencjału. Magiczny cios. Otrzymujesz obrażenia, gromadzisz furię. To akurat mogę powiedzieć, że jest czysto zaczerpnięte z King's Bounty, gdzie w każdej części w jakiś sposób można było wykorzystywać gniew po prostu zwany tam szałem do używania specjalnych mocy. Nie wiem jak to jest w późniejszych częściach, w pierwszej wiem, że to była szkatułka szału, zwana też puszką Pandory, gdzie mieliśmy po prostu super duper potężne duchy, które musieliśmy sobie podporządkować. W drugiej części już od początku pamiętam, że miało się do tego dostęp i to była... To było chyba smacze piskle. To dalej, jak mówiłem, nie wiem, nie grałem w następne części. Dosyć słabi, muszę przyznać. Ale dalej nie wiem jak się czaruje. A, okej. Okay. 8 furii muszę nagromadzić, żeby móc zacząć się czarować. O,
O, mogę rzucić pierwszego czara. Dobra, ognista strzała. Te. Niech będzie na niego. To i ciastro powiedzieć, że zaraz będę. Dobra, woja mnie, więc na co będziemy kończyć. Zresztą i tak już limit czasowy, że tak nazwę się wykorzystał. Więc tak, strzelamy. I kolejny raz pokazuję to, że to jest jednak prosta gierka. No, i właśnie na tym można powiedzieć, że kończymy dzisiejsze spotkanie. Tak, słyszę. Mam nadzieję, że gierka wam się podobała. Jeśli tak, to oczywiście napiszcie, co o niej sądzicie. Jeśli nie, to też napiszcie, dlaczego się nie podobała. No i jak mówiłem, do zobaczenia już za jakiś czas, kiedy może będę miał, że tak nazwę, luźniejszy czas. Będę mógł na spokojnie siadać do nagrywania innych rzeczy niż tylko jakieś takie proste gierki. No i trzymajcie się. Hej!